Przedszkole numer 10 w Otwocku ma zostać zamknięte. Powodem do takiego działania mają być wysokie koszty utrzymania. Jakie są to koszty? A co z dziećmi? Dlaczego w latach 1979 do 2007 nie było inwestycji? Dlaczego miasto musi pozbywać się swojego majątku i to kosztem najmłodszych? Stąd budynek jest śliczny, naprawdę może być dumą naszego miasta, więc dlaczego przez jedną stolarkę mamy z niego rezygnować? Gałczyński jest liceum, jest w porządku, tak? Jest zabytkowym budynkiem, płacimy na niego i jest ok. A nasz budynek ma być zlikwidowany, nie może być to przedszkole, mimo że od roku 63 to przedszkole tu jest. Co to są te niedociągnięcia techniczne, które się pan powołuje? Proszę pana, nie ma niedociągnięć technicznych. Chodzi o cztery wgląd do tego, co to są te przedsiębiorstwa i czego dotyczą. Proszę pana, dotyczą, począwszy od wysokości temperatur budynku, skończywszy na wymianie stolarki drzwiowej, okiennej i w ogóle generalnie utrzymanie. W przedszkolu od 2007 roku odgrzybiono fundamenty, wymieniono cały dach, wykonano całkowity remont, przystosowując aulę, pokój nauczycielski oraz pokój logopedyczny, zmodernizowano kotłownię, zakupiono piec na olej oraz zmodernizowano plac zabaw. W takim razie po co był ponoszony koszt remontu, jeżeli teraz on go zamknął? Jeżeli nie będzie w tym budynku, przedszkola, prawdopodobnie cała nieruchomości sąsiednie będą wystawione na przedszkola. Czy Rada Miasta rozważała ewentualnie budynek zastępczy, do którego mogłoby zostać przeniesione przedszkole? Bez likwidowania. Nie dysponujemy żadną nieruchomością, która mogłaby temu celowi służyć. Trudno mówić dzisiaj o inwestycjach, nie mówiąc o dochodach. Ponieważ tak, ja mieszkam w Otwocku od 7 lat i tak naprawdę z roku na rok życie w Otwocku jest droższe. Coraz droższe jest utrzymanie nieruchomości. Są planowane kolejne podwyżki, tak, dotyczące wywozu śmieci. Dobrze, ale musimy udowodnić, że cały czas dajemy coś dla miasta, robimy coś dla was, ale od was nie dostajemy nic. Ale proszę pani, dla mnie pani nic nie robi. Dla mnie taki argument, że państwo macie małe środki finansowe, tak, i tutaj musicie jakoś manewrować. I wybierać mniejsze zło, to jest tak naprawdę bardzo subiektywne. A my nie dostajemy w zamian nic od was, więc to jest trochę w jedną stronę. Nie ma problemu, nie fair. Z drugiej strony, co? Jeżeli mamy fundusz, czyli jest zamykanie przedszkola. Ale nie, mówmy oficjalnie. Wiadomo, że chodzi o teren, że chodzi o to, żeby sprzedać ziemię, żeby powstały nowe budynki. Bo wszyscy o tym wiedzą, tylko nikt nie mówi o tym głośno. Ale dobrze, może pan mówić, że nieprawda. Bo jeżeli coś jest zabytkiem, to nie może pani tam nic zrobić innego. Potrzebne sprawa, nie ubliżenie ścieżki rowerowej, bo stają, a nasze dzieciaki... Jeżeli mówimy o tych podatkach, tak, to są może i znaczące podwyżki dla budżetu domowego. Natomiast one nijak się mają do potrzeb miasta po stronie wydatków. Jesteśmy na skraju wytrzymałości. Brutalna prawda jest taka, że miasta na te wszystkie działania dzisiaj nie stać. Dochodzi do sytuacji, w której podnosi się opłaty za żłobek w Otwocku, aby nie likwidować innych jednostek oświatowych, po czym jedną z tych jednostek chce się zamknąć, a jej teren sprzedać. Czy jest to kryzys finansów publicznych, czy może niegospodarność rządzących Otwockiem?